Od kilku dni mamy prawdziwie letnią aurę. Żar wprost leje się z nieba, a my nie zawsze wiemy, jak postępować podczas upałów. Już odnotowaliśmy na oddziale przypływ pacjentów jako wynik nadmiernego ciepła, które teraz mamy w Polsce. Także tacy pacjenci już przybywają do nas z powodu przegrzania. Najczęściej są to klasyczne zasłabnięcie, złe samopoczucie, zasłabnięcie, jakieś omdlenie w miejscu publicznym, w domu, zawroty głowy. Z takimi objawami najczęściej pacjenci do nas trafiają. Najpoważniejsze skutki upałów dotykają zazwyczaj osób starszych, choć przegrzania może doświadczyć każdy i w każdym wieku. Jak uniknąć nieprzyjemnych i groźnych skutków zdrowotnych w okresie letnich upałów? Pamiętać, że upał jest i trzeba się nim cieszyć, ale mądrze. Najważniejsze to jest oczywiście już wielokrotnie powtarzane przez w różnych miejscach nawadnianie, czyli pamiętanie o piciu. Szczególnie dotyczy to ludzi starszych, których łaknienie i pragnienie już jest zaburzone, nie chcą pić z jakichś różnych względów. No i brak dostarczania wody plus upały, gdzie paruje z nas więcej wody, powoduje, że organizm nie ma siły pracować. Jak najskuteczniej nawadniać organizm w okresie letnim, wyjaśnia dr Pazio. Popijać przez cały dzień, ani gorące, ani zimne, tak żeby się znowu nie przeziębić, bo można się przeziębić. Natomiast letnie płyny popijane przez cały dzień, tak żeby tą butelkę wody minimum, a nawet i więcej, wypić. Wtedy mamy miarkę, że tyle zostało, tyle powinienem wypić i że dzisiaj jeszcze za mało piłem. Wczesne objawy przegrzania są łatwo rozpoznawalne i powinny być sygnałem, że czas sięgnąć po wodę. Co powinno budzić naszą czujność? Najczęściej to znużenie, osłabienie, ból głowy. To jest jakimś takim najwcześniejszym miernikiem, że możemy być niedopojeni. I proszę mi wierzyć, że wypicie 2-3 szlanek wody na raz, raptem po 15 minutach nie potrzeba kolejnej kawy, tylko trzeba było wypić 3 szklanki wody, żeby się poczuć lepiej. Doktor Pazio przestrzega również przed spożywaniem alkoholu. Upały i alkohol to jest zdradliwy teren i wtedy jak najbardziej jeszcze więcej wody potrzeba. Żeby organizm zmetabolizował alkohol, potrzebuje wody, którą tracimy poprzez parowanie, i w wyniku metabolizmu alkoholu. Ważne jest również, by nasza odzież odpowiadała temperaturze powietrza. Długie rękawy, wielowarstwowe odzienie, szczególnie u osób starszych, jest tylko elementem dociążającym ich i tak strudzone temperaturą organizmy.